Hej moi drodzy, z tej strony się dowracamy do Danganronpa. No i kochani, już tutaj jesteśmy z Sayaką. Nie wiem, czy nie musimy z nią teraz pogadać. Ano? Ej, Makoto. O, tak. Cóż. To chyba ciąg dalszy naszego pierwszego spotkania, ale chciałem cię o coś zapytać. Dobra, jaki ciąg spotkania? Mamy kontynuować nasze pierwsze spotkanie? Miałam wtedy pytanie do ciebie, ale nasza rozmowa została przerwana. Co, jaka ma do mnie pytanie? O co może chodzić? Teraz to mnie zaciekawiła. Dobra. A drugi? O co chciałaś mnie zapytać? O co chciałaś mnie spytać? Makoto, chodziłeś może do gimnazjum Blackroot? Byłeś może w drugiej klasie? Tak, byłem w niej. Wiedziałam. Też tam chodziłam, ale byłam w czwartej klasie. Pamiętasz mnie? Czy ja cię pamiętam? Już w czasach gimnazjum była celebrytką, otoczoną przez wszelkich ostatecznych. Jak mogłem o niej zapomnieć? Jej pytanie było równie zaskakujące jak fakt, że mnie pamięta. Nigdy nawet ze sobą nie rozmawialiśmy, ale jakimś cudem wiedziała, kim jestem. Ano? Ej, wszystko w porządku? O, tak, ja po prostu jestem zaskoczony. Nigdy bym nie pomyślał, że będziesz mnie pamiętać. Chodziliśmy do tej samej szkoły przez 3 lata, to oczywiste, że cię pamiętam. Cóż, to prawda, ale w naszej szkole było wielu uczniów. Dodatkowo ja w ogóle nie wyróżniałem się na ich tle. Jestem przeciętny we wszystkim, a wszystkie moje hobby są całkowicie normalne. Nawet zwyczajny, nazwałbym je nudnym. O czym ty gadasz? Jesteś taki dziwny. Dziwny? Ale to nie... Haha. Zaczęła śmiać się jeszcze głośniej. Jej nieco tajemniczy uśmiech sprawił, że moje serce stało się spokojniejsze. Nigdy wcześniej nie widziałem takiego miłego uśmiechu. Naprawdę się cieszę, że jest tu ktoś, kogo znam. Dzięki rozmowie z tobą czuję się u niebo lepiej. Jesteś niesamowity, Makoto. Nie, ja naprawdę jestem niczym w porównaniu do wszystkich ostatecznych. Ale to ty pomogłeś mi odzyskać odwagę. Nie żaden z tych ostatecznych uczniów. Dziękuję ci za te miłe słowa. W ramach podziękowania za pomoc zostanę twoją ostateczną asystentką. O? Moją asystentką? Jestem teraz twoją asystentką. Pomogę ci jak tylko będę mogła, żebyśmy mogli razem się stąd wydostać. Kiedy ona mówi takie rzeczy, to... Czuję się pełny sił. Co jest miłe. Ale reszta nadal się spóźnia. Poza tym, nie wiem nawet, która jest teraz godzina. Gdzieś tu musi być jakiś zegar. Więc która jest teraz godzina? 100? 19? Już wieczór? Byłeś nieprzytomny przez dość długi czas. Rozumiem. Przez brak możliwości wyjrzenia przez okno, kompletnie straciłem rachubę czasu. Jeżeli tu zostanę, mogę za niedługo zaświrować. Ano? Dziwne, jeszcze nikt tu nie przyszedł, ale jestem pewna, że zaraz ktoś tu przyjdzie. I jak na zawołanie, Taka zjawił się w jadalni. Ja! O, Makoto, Sayaka! Wasza dwójka przybyła tu jako pierwsza? Nante koto da. Jaka szkoda, myślałem, że to ja wszystkich wyprzedzę. To chyba oznacza, że nie mam jeszcze wystarczająco mocnego ducha walki. Ale nie poddam się. Przysięgam, że następnym razem wygram za wszelką cenę. Sprawiedliwość zawsze zwycięża. Za dużo od ciebie wymagasz, nie sądzisz? I chwilę po tym reszta zaczęła pojawiać się jeden po drugim. I po paru minutach wszyscy się zebrali w jadalni. Już. Zain sorotta yo da na. W porządku. Wygląda na to, że wszyscy już są. Pora rozpocząć nasze spotkanie. Niech wszyscy się podzielą tym, co udało im się odkryć podczas poszukiwań.
Im szybciej odkryjemy, co tu się dzieje, tym szybciej się stąd wydostaniemy. Poczekaj chwileczkę. O co chodzi? A co z... Jak ona miała na imię? No wiesz, ta ze srebrnymi włosami. A, Kyoko. Chodzi mi o Kyoko. Co z nią? Nie ma jej tutaj. Słucham? Rozejrzałem się po jadalni. Nigdzie jej nie było. Ciekawe, gdzie się podziała. Ktoś się widział? Wszyscy potrząsnęli głowami. Czyli nikt jej nie widział. Dlaczego Kyoko jeszcze nie ma? Czy jest możliwe, że ona... Nieganie, duszenie, walenie, miażdżenie, rąbanie, topienie, palenie, jak to zrobicie, nie ma znaczenia. Musicie kogoś zamordować, jeśli chcecie stąd wyjść. Proste jak budowa sypa. Reszta zależy od was. Dajcie z siebie wszystko, by osiągnąć jak najlepszy rezultat w najbrutalniejszy możliwy sposób. Czy jest możliwe, że ona jest... Nie, nie, za bardzo dramatyzuję. Jak? Nie! Czy ona ma zamiar się spóźniać pierwszego dnia szkoły? I jeszcze nikomu nie przekazała, że się spóźni. Co za karygodne zachowanie. Nie jesteś strasznie irytujący, wiesz o tym? Punktualność jest dla mnie najważniejsza. Tak więc oświadczam, że oficjalnie otwieram nasze pierwsze spotkanie w Akademii Szczytu Nadziei. Makoto, wiesz... Już się nagadałam. Może posłuchajmy, co inni mają do powiedzenia. Dobrze, posłuchajmy innych. Wiesz... O? O co chodzi? Wygląda na to, że stałem się twoją prywatną asystentką. Może nie jestem najlepszą asystentką na świecie, ale daję z siebie wszystko. Już bardzo dużo mi pomogłaś jako moja asystentka. Dobra, czyli co? Mamy teraz rozmowy z ludźmi. Więc pierwszego... Albo pierwszą może. Dobra. Junko? Nie powinienem teraz wychodzić, atmosfera jest dość nieprzyjemna, ale nie chciałem wychodzić. Chciałem porozmawiać z Junko. Byłeś nieprzytomny przez długi czas i możesz nie wiedzieć, co się działo, więc pozwól, że wyjaśnię ci wszystko. Wszyscy się rozdzielili, by przeszukać szkołę, ale... Byakuya, Taka i Kyoko wybrali się samodzielnie. Dobra, Byakuya? Próbowałem znaleźć poszlaki, co do tożsamości osoby odpowiedzialnej za uwięzienie nas. Niestety, nie dokonałem żadnych postępów. To tyle ode mnie. Naprawdę? To tyle? Gdybym coś odkrył, oczywiście miałbym więcej do powiedzenia. Ale nic nie odkryłem, więc nic nie mam do powiedzenia. Racja, logiczne. Okej, to teraz Taka, tak? Teraz Taka. Rozglądałem się po akademiku i dokonałem odkrycia stulecia. Odkryłem, że każdy z nas ma własny pokój. No tak, to chyba było oczywiste. Każde drzwi mają tabliczkę z naszymi imionami, więc każdy pokój już został nam przypisany. Każdy klucz do pokoju ma bryloczek z imieniem i nazwiskiem jego właściciela. Więc pokój, w którym się obudziłem, był moim pokojem. Poza tym, Chichiro i ja odkryliśmy, że wszystkie pokoje są całkowicie dźwiękoszczelne. Twój sąsiad może nawet krzyczeć na cały głos, ale i tak nic byś nie usłyszał. Każdy pokój ma też własną łazienkę, którą również można zamknąć. Ale wygląda na to, że tylko w pokojach dziewczyn łazienki mają zamki. O? Ale wcześniej, kiedy sprawdzałem łazienkę, to wydawało mi się, że moja jest zamknięta na klucz. Dziwne. Muszę sprawdzić to jeszcze raz. Oj, oj. Dobra, więc pokoiki dla każdego z nas. Myślę, że zostaniemy tu na trochę. Cóż, lepiej mieć niż nie mieć. Przynajmniej nie musimy się martwić o przetrwanie jak dzikie zwierzęta. To chyba nie wszystko. Coś miałeś nam do powiedzenia, czyż nie, panie honorowy uczniu? To wszystko, co chciałem powiedzieć. Przejdźmy do następnej osoby. Czyli co, teraz będzie gadanie o Kyoko. Teraz będzie chyba o Kyoko.
Wygląda na to, że Leon, Hiro, Junko i Chichiro stworzyli grupę. Tak samo jak Hina, Sakura i Mondo. Celestia, Toko i Hifumi zostali sami, więc sformułowali własną grupę. Dobra, czyli widzę, że mamy dalej rozmowy o tych grupach. Dobra, Leon, Hiro, Junko i Chichiro. Przeszukaliśmy całą szkołę, sprawdzając dokładnie wszystkie okna. Chcieliśmy zobaczyć, czy jakąś płytę da się ściągnąć. Ale zgadnijcie, co się stało. Nic, zupełnie kuźwa nic. Nie udało nam się zdjąć ani jednej. Nie ma żadnej nadziei na ucieczkę. Szkoła jest całkowicie odcięta od świata zewnętrznego. To jest do bani. To naprawdę jest do bani. Jest do bani, do bani, do bani, do bani. Co do cholery teraz zrobimy? Kuźwa, uspokój się. Zaczynam się przez siebie denerwować. Dobra, to teraz kolejna grupa. Hina, Sakura i Mondo. Aż się boję Mondo. Już mnie od niego gardło boli. Pomyśleliśmy... Ej, może da się skontaktować z kimś z zewnątrz, więc poszliśmy przeszukać całą szkołę. Ale nic z tego, sorki. Wróciłem do holu głównego, myśląc, że może mógłbym coś zrobić z tym gigantycznym metalowym włazem. Ale nawet z pomocą Sakury nic z tego nie wyszło. Nawet rzucaliśmy to wszystkim, co mieliśmy pod ręką. Jest wytrzymały jak... metal. You don't say. Owszem, gdyż to jest metal. Tak czy owak, jeżeli chcemy się stąd wydostać, to na pewno nie tym włazem. Czuję, że zaraz się rozpłaczę. Ale nie, muszę być silna. Nie mogę się odwodnić. Powiem wam, co się stało potem. To nie ma związku z komunikacją ze światem zewnętrznym, ale myślę, że warto przytoczyć. Zarówno w części szkolnej, jak i w akademiku znajdują się schody na następne piętro. Ale są zablokowane przez kraty, a nie mogliśmy ich otworzyć, więc nici z poszukiwań. Innymi słowy, na tę chwilę jesteśmy w stanie tylko przeszukiwać parter. Możemy się domyśleć, że nad nami jest jeszcze więcej pięter. A jeśli tak jest, to jest szansa, że znajdziemy tam drogę ucieczki. Następna grupa. Celestia, Toko i Hifumi zostali sami. Mówiąc szczerze, nie działaliśmy jako zjednoczona grupa. Nic razem nie zrobiliśmy. Cały ten czas spędziliśmy na sali gimnastycznej. Jak widać, nie jesteśmy bandą rozwydrzonych detektywów biegających po całej szkole. Co sobie do diabła myśleliście, siedząc cały czas w sali gimnastycznej? Cóż, to nie jest tak, że nikt z nas mnie nie zaprosił do grupy. Nikt mi nie powiedział, hej, chodź z nami. To wasza wina, to wy mnie zostawiliście na pastwę losu. Jak chciałaś komuś towarzyszyć, to mogłeś po prostu coś powiedzieć. Nieważne, zresztą nie chciałabym być w jednej grupie z taką dziwką jak ty. Dziwką? Mój rozumek jest tak samo cienki jak twoje ciałko. Wyprawiasz mnie mdłości. Nie wiem nawet, jak mam na to zareagować. Jak możesz być taką niemiłą wobec osoby, którą dopiero poznałaś? Mama! Spokojnie, kobitki. Wszyscy musimy się uspokoić. Złość piękności szkodzi. Tak, zachowujcie się jak siostry podczas rodzinnej kłótni. Zachowujecie się jak siostry podczas rodzinnej kłótni. To chyba tak nie działa, Sayaka. To wszystko, co mieli do powiedzenia? Więc zostałem tylko ja. Ja postanowiłem się rozejrzeć po jadalni. Znalazłam lodówkę w kuchni, była pełna jedzenia. Więc na razie nie musimy się martwić głodem. Jasne, na razie, ale nawet z całym tym jedzeniem jest nas 15. Jak na długo to wystarczy? Możesz po prostu zjeść nasiona sezamu czy coś. Czy ja ci wyglądam na papuszkę? Nie musimy się o to martwić. Każdego dnia lodówka jest automatycznie uzupełniana. Przynajmniej tak powiedział mi Monokuma. Gadałaś z nim? Tak, pojawił się znikąd, gdy sprawdzałam lodówkę. Powiedział mi to, a potem zniknął. Był tak szybki, że aż trudno mi uwierzyć, że jest tylko kontrolowaną zabawką. Uzbrojoną zabawką, która może pojawić się znikąd. Nie wiem, czy mamy się bać, czy nie.
ale wszystko z tobą w porządku. Nie próbował cię zjeść czy coś? Zjeść ją? O czym mówisz? No wiesz, kiedy mówisz zjeść, to w jakimś rodzaju jedzenie, o jakim rodzaju jedzenia mówimy? Ogarnij się, człowieku. Kuźwa, co z tobą jest, grubciu? Zachowujesz się jak jakiś obleśny pijak. A istnieją jakieś dobre typy pijaka? Ej, ogar wszyscy. Czy wy macie siano w głowie? Jesteśmy uwięzieni, możemy w każdej chwili umrzeć. Ona ma rację. Nie możemy odpierdalać jakiegoś cyrku. Musimy coś zrobić, albo... Znajomy głos przerwał powiedź Mondo. Dużo czasu tracicie na niepotrzebnych wrzaskach. Czy naprawdę chcecie tak go tracić? Nikt z was jeszcze nie zaakceptował rzeczywistości? Kyoko, gdzieś ty była. Spóźniłaś się na nasze spotkanie. Nie odpowiedziała. Zamiast tego podeszło do stołu i położyło na nim kartkę. No, co to jest? Wygląda mi na mapę Akademii Szczytu Nadziei. Mapę? Sodo, gdzie ty ją znalazłaś? Co? To nie ma znaczenia, skąd ją mam. Oczywiście, że ma znaczenie. Zaczynamy się ciebie bać. Nieważne. A co na niej jest? Po prostu spójrz. Budynek, w którym się znajdujemy, wygląda identycznie jak Akademia Szczytu Nadziei. Czyli mówisz, że to jest prawdziwa Akademia Szczytu Nadziei? Jeżeli mówimy o konstrukcji, to zdecydowanie tak. Ale wygląda na to, że budynek otrzymał pewne modyfikacje. Modyfikacje? Demo. Nie znam dokładnie szczegółów. Jedyne, co znalazłam, to detale odnośnie parteru. Więc to oznacza, że to jest prawdziwy szczyt nadziei. Więc nie zostaliśmy porwani i zabrani w inne miejsce. Zbyt idiotyczne, żeby było prawdziwe. To ma być miejsce, gdzie ta cała jebana elita tego kraju ma się uczyć. Demo. Ale jeśli to naprawdę szczyt nadziei, to gdzie są inni uczniowie? No weźcie rudziska, wyluzujcie i przestańcie gadać o tych, wiecie, negatywnych rzeczach. Nie martwisz się? Sytuacja nie wygląda kolorowo. Martwić się? Czym miałbym się martwić? Przecież to wszystko to żart, to nie? Kierownictwo Akademii to wszystko zaplanowało, prawda? Stary, jakbym miał się we wszystkim tak przejmować, to bym w ogóle z domu nie wychodził. Trzeba być cierpliwym. Musimy się po prostu wychillować i wszystko samo się wyjaśni. Czemu chichrasz? Co cię takiego śmieszy? Po prostu jestem pełna radości. Wychodzi na to, że śledztwa w grupach okazały się sukcesem. Czy ty w ogóle nas słuchałaś? To całe poszukiwania guzik nam dały. Nie mamy drogi ucieczki. Nie wiemy, kto za tym wszystkim stoi. Nie mamy zielonego pojęcia, co się dzieje. Czy to nie jest dla ciebie krystalicznie czyste? To zupełnie oczywiste, że zostaliśmy uwięzieni w sekretnej lokacji, bez możliwości wydostania się. Nikt nie umiał na to odpowiedzieć. Nie chcieliśmy zaakceptować takiej rzeczywistości, ale była ona tak oczywista. Nie musiałaś tego mówić. Próbowałam o tym nie myśleć. Bez możliwości wydostania się. Zostaliśmy tutaj uwięzieni. Co powinniśmy teraz zrobić? To bardzo proste. Jeżeli chcesz opuścić to miejsce, musisz zabić. Nawet sobie nie żartuj. Proszę, uspokójmy się. Musimy na spokojnie przemyśleć, co powinniśmy zrobić. Na pewno coś musi być. Jedynie, co nam pozostaje, to adaptacja. Dostosować się do życia w takich warunkach. Do życia tutaj? Mamy to zaakceptować? Bez adaptacji mamy nikłą szansę na przetrwanie. Przetrwa ten, kto jest najmądrzejszy, a nie najsilniejszy. Jako osoba, która wiele razy osiągnęła sukces, chcę coś zaproponować. Co niby takiego? Jak wszyscy wiemy, jesteśmy tutaj uwięzieni, co oznacza, że spędzimy tutaj noc. Jednakże... Pamiętacie tę zasadę o ciszy nocnej? Cisza nocna rozpoczyna się o godzinie 22 i kończy o 7. Niektóre miejsca są wtedy niedostępne, więc prosimy uważać. Spanie w innym miejscu niż pokój będzie uważane jako spanie w klasie. Takie zachowanie zostanie poddane karze.
Tak więc odnośnie ciszy nocnej, sądzę, że powinniśmy dodać własną regułę. Co masz na myśli? Wychodzenie podczas ciszy nocnej powinno być zabronione. Regulamin szkoły nie określa, czy nie wolno nam przebywać poza akademikiem podczas nocy. Chciałabym uczynić z tego oficjalną zasadę. Ale po co? Patrząc na naszą sytuację, każda noc przyniesie ze sobą zmartwienia i strach. Będziemy się bali, że ktoś będzie chciał nas zamordować. Co? Jeżeli będziemy się tak bać, to każdy z nas nie zmruży oka w nocy. Więc mamy ograniczyć naszą aktywność nocną, abyśmy się czuli bezpieczniej. W przeciwieństwie do innych zasad, nikt nie jest zmuszony jej przestrzegać. Musimy wszyscy się na nią zgodzić. Łapię, o co ci chodzi. Myślę, że mogę się na to zgodzić. Tak jak powiedziała ta gotka, bez tego po prostu sami się wykończymy. Jako reprezentant wszystkich mężczyzn także się zgadzam. Ej, gościu, nie decyduj tak za nas. Więc wszyscy są za. Świetnie. Teraz, jeśli mogę... A? Gdzie idziesz? Jest już prawie cisza nocna. Chciałem wziąć kąpiel, zanim noc nastąpi. Tak więc, żegnam. Z elegancją Celestia opuściła jadalnię. Jej zachowanie wydawało się takie naturalne, że nikt z nas nie pomyślał o zatrzymaniu jej. Wygląda na to, że jednak spędzimy tu noc. Adaptacja. Więc, panie sekretarzu, co teraz? Jedna osoba już wyszła. Ogłaszam oficjalnie koniec dzisiejszego spotkania. Tak jak powiedziała, jest już prawie cisza nocna. Jutro rano wznowimy obrady. Naprawdę musimy spędzić tutaj noc? Nie mamy wyboru. Nie wytrzymamy zbyt długo bez snu. Więc mamy się poddać. Świetnie, fajnie na dzisiaj, ale co zrobimy jutro? Naszą jedyną opcją jest rozdzielenie się i ponowne szukanie, a później poinformowanie innych o swoich odkryciach. W porządku, myślę, że tak będzie najlepiej. Skończyliśmy na dzisiaj? Dobrze, jestem strasznie wyczerpana. Powolnym krokiem wszyscy opuścili jadalnię i udali się do swoich pokoi. Makoto, czy to koniec na dzisiaj? Tak, wracajmy już. Czy ja naprawdę spędzę tu całą swoją najbliższą przyszłość? O, racja. Powinienem sprawdzić łazienkę jeszcze raz, zanim pójdę spać. Tylko łazienki w pokojach dziewczyn powinny być zamki, nie? Dobra, sprawdźmy to. Nic z tego. Dalej jest zamknięta. Źle. Nie jest zamknięta. Jezus Maria. Jeju, jaka reakcja. Wyglądasz jakby zobaczył jakiegoś ducha. Ale takiego robotyczno-misiowego ducha. Co ty tu robisz? Makoto, słuchaj, jest super, kuper, duper, strasznie źle. Tak źle, że zaczynam wierzyć w klątwy. Ultra magicznie okropna klątwa. Twoja łazienka w pokoju ma problemy z framugą. Czyli drzwi nie da się otworzyć nie przez to, że są zamknięte. Po prostu one nie pasują. Nie przeczytałeś tej notki? Jesteś jakimś analfabetą? Łazienki w pokojach chłopców nie mają zamków. Jakiego grzyba jest potrzebny zamek chłopakowi? To troszeczkę bezsensowne, co nie? Chociaż to nie jest aż takie bezsensowne. No wiesz, nie jestem ekspertem w tych sprawach. Wracając, jestem pewien, że mały trik na otwarcie tych przeklętych drzwi. I dlatego też przybyłem do ciebie, by go pokazać. Gotowy? Po prostu przykręcasz klamkę, a potem podnosisz ją do góry, jak ciągniesz. Spróbuj sam. Przekręcić klamkę i potem podnieść do góry podczas ciągnięcia. Dzięki Radzie Monokumy otworzyłem drzwi bez problemu. Widzisz, otworzyły się jak na zawołanie, pizza przyszła. Czy to nie jest śmieszne? Tylko twoje drzwi są takie problematyczne. Powinieneś być ostatecznym pechowcem, a nie ostatecznym szczęściarzem.
Nagle poczułem wielką chęć przebywania w tym pomieszczeniu, więc narka. Ej, zaczekaj. Kurde. Aha, aha, tak jest szkolne ogłoszenie. Jest teraz 22. W związku z tym oficjalnie jest teraz cisza nocna. Wkrótce drzwi do jadalni zostaną zamknięte, a wejście w to miejsce będzie surowo zabronione. No dobrze, słodkich snów wszystkim. Dobranoc, śpijcie spokojnie, karaluchy pod poduchy. Jest już cisza nocna. Uzgodniliśmy wszyscy, że nie będziemy opuszczać naszych pokoi. Teraz jedyne co mogę zrobić, to próbować zasnąć. Mrocząc do siebie, upadłem na łóżko. Moje oczy od razu się zamknęły. To nie jest tak, że chciało mi się spać. Po prostu byłem kompletnie wyczerpany. Czułem się, jakbym oglądał cały dzień filmy na telewizorze. Albo jakąś iluzję w wymyślonym świecie fantazy. Tak się czuję. Nie da się tak po prostu zaakceptować sytuacji, w której się znaleźliśmy. I w taki sposób kurtyna zapadła nad moim pierwszym dniem w Akademii Szczytu Nadziei. Dość szybko zasnąłem. Mam nadzieję, że kiedy wstanę rano, to wszystko okaże się zwykłym koszmarem. To byłoby nudnym zakończeniem, ale mi by to nie przeszkadzało, bo właściwie to by było najlepsze zakończenie. Teatr Monokume. W każdej normalnej szkole pan Monokuma byłby miłym nauczycielem, ale gdy tak sobie myślę, co nadchodzi, jestem po prostu pełny dumy i radości. Nasza mała ceremonia była kompletnym sukcesem. Wszystkim wam dziękuję. Pamiętajcie, że jesteście uczniami Akademii Szczytu Nadziei i chcecie odnowić swoje wartości i ideały. Przysięgam, wypuszczę was stąd jako pierwszorzędnych studentów. Omaera! Ohayou gozaimasu. Asa desu. 7時 ni narimashita. Kishōjikan desu yo. Dzień dobry wszystkim! Jest teraz 7 rano i noc oficjalnie się zakończyła. Czas wstać i gnać. Przygotujcie się na kolejny przepiękny dzień! Jest już rano, ale bez możliwości spojrzenia przez okno nie mogę być pewny. Co powinienem teraz zrobić? Może powinienem pójść po Sayakę. Razem wymyślimy plan działania na dziś. Wczoraj powiedziała, że jest moją asystentką. Dobra, decyzja padła. Pójdę do jej pokoju. Znowu zdobytą determinacją wyszedłem z mojego pokoju. Oho, dobra. Możemy wrócić? Możemy. Chciałem spojrzeć do tej łazienki, bo w sumie do niej nie zaglądaliśmy. Może jest coś tam, co mogliśmy zobaczyć. Te drzwi niezbyt pasują do framugi. Będę musiał upewnić się, że pamiętam, jak je otworzyć. I nie możemy zajrzeć do łazienki. Wyjdźmy. Dzień dobry, Makoto! Dzień dobry. Poranne powitania są takie przyjemne. Cóż za pobudzający sposób na rozpoczęcie dnia. A teraz upewnijmy się, że będziemy dawać z siebie wszystko przez cały dzień. Pewnie. Czy on zawsze taki jest? Taki walnięty na dekiel? Sayaka. W drzwiach jest dzwonek. Przypuszczam, że powinienem go wcisnąć. Tak? Dzień dobry, Sayaka. O, Makoto. Idealne wyczucie czasu. O? Ano desu ne.
Posłuchaj, muszę cię poprosić o przysługę. Przysługę? Akurat miałam wychodzić. Jeśli nie masz nic przeciwko, to może pójdziesz ze mną. Moglibyśmy wtedy porozmawiać. Jasne, nie ma sprawy. Gdzie się wybierasz? Myślałam o tym, czy nie ma tu czegoś, co mogłam użyć w samoobronie. W samoobronie? Cóż, znaczy... Ktokolwiek nas tu trzyma, może pojawić się znienacka i zaatakować. Nigdy nie wiesz. Ktokolwiek nas tu uwięził. Ktokolwiek zaprezentował nam zasadę zabijania się nawzajem. Ktokolwiek wrzucił nas w te szalone miejsce. Ona ma rację. Nigdy nie wiemy, kiedy może zaatakować. Więc po prostu chcesz się potrafić obronić, nieważne co się stanie. Broń do samoobrony. Cóż, teraz jak o tym myślę, to tamta gablotka przy wejściu do sali gimnastycznej miała dużo różnych rzeczy. Może... Sala gimnastyczna? Dobrze, chodźmy tam. Znowu? Tak jak mówiłam, jestem medium. Oj, żartuję sobie. Tak naprawdę mam świetną intuicję. Czy naprawdę aż tak łatwo jest mnie przejrzeć? Czy inaczej, powinniśmy iść na salę gimnastyczną. Mam dobre wieści dla leniuszków, którzy wręcz nie cierpią chodzenia po szkole. Możesz się teleportować używając mapy w menu handbooka. To proste, otwórz menu mapy i wybierz gdzie chcesz się udać. Jednak możesz teleportować się tylko do korytarzy i zaznaczonych punktów. Oraz nie możesz się teleportować do miejsc, których jeszcze nie byłeś albo które są zablokowane. A w niektórych momentach fabularnych będą chwile, kiedy wcale nie będziesz mógł się teleportować. Kończąc, spróbuj nie teleportować się wewnątrz ścian. Istnieje szansa, że się zgubisz. Na zawsze. Dobrze więc, miłego chodzenia na skróty, grupciu. Dobra moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Discorda, jaki harmonogram macie na stronie, która w tej chwili nie działa. Próbuję ją ogarnąć, ale możliwe, że niedziela, poniedziałek już będzie działać. Tak więc trzymajcie się, grał dla was Shino. Hej, hej!